Dostęp do sieci to nasze podstawowe prawo. Internet zalewają nieprawdziwe informacje. Wbrew temu, co piszą, nikt nie znalazł noża. Fake news. Internet pełen jest fake newsów i treści wyrażających skrajne poglądy. Nie przystają do naszej kultury, nienawidzą nas, nie chcą być Amerykanami. Polaryzacja, wojny informacyjne, epidemia trollingu i mowy nienawiści. A wszystko to za sprawą gwałtownego rozwoju internetowych sieci społecznościowych. Sieci, z których korzystamy coraz częściej, nierzadko ich nadużywając. Jak zdążyliśmy się przekonać, świat sieci to niekoniecznie obiecana utopia, lecz polaryzujące się i niestabilne środowisko, w którym prawda staje na straconej pozycji, a potężne, monopolistyczne platformy internetowe wykorzystują dane, których sami dostarczamy. Omówiliśmy zagrożenia płynące ze świata sieci. Czas na ważniejsze pytania, czy nasze sieci stały się celem ataków i czy grozi nam wojna światowa w sieci. Świat w sieci.